Witajcie w dzisiejszym odcinku Zasady gry Stinky Business. Zapraszam do oglądania. Witajcie geeki moje kochane, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam zasady gry Stinky Business. Jest to gra ekonomiczna dla 2 do 5 graczy, wiek 10+, czas rozgrywki 60-90 minut. Gra, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa G3, za co bardzo, bardzo dziękuję. Tradycyjnie jest to drugi filmik z 2. W poprzednim filmiku mogliście zobaczyć moją recenzję, co ja sądzę na temat tej gry. Jeżeli ten film was interesuje, kliknijcie proszę tutaj i ten link was przeniesie do filmu z recenzją. Teraz natomiast zasady, więc już bez zbędnego wprowadzenia zapraszam was do stołu, gdzie pokażę wam, jak się gra w Stinky Business. Witajcie bardzo serdecznie przy stole przygotowanym do rozgrywki w grę Stinky Business. Przygotowałem wariant dla 2 osób, co każdy z graczy dostanie w grze. Przede wszystkim dostanie takie oto piękne, proszę zobaczcie, drewniane domki. Te domki będą pełniły funkcję zarówno waszych sortowni, jak i waszych spalarni. Zobaczcie zaraz, o co chodzi. Będziecie je oczywiście umieszczać tu na różnych polach na planszy. Każdy gracz dostanie poza tym 5 plansz, tak zwanych przetwórni. Tu będziecie przetwarzać wasze śmieci i to da wam okazję do zarobienia jakichś tam pieniędzy, które oczywiście będziecie mogli dalej inwestować. Jest 5 plansz, no jak widzicie, nie dla żadnego z graczy mi się nie zmieściły wszystkie w kadrze, ale jak będę omawiał plansze, to do nich przybliżę, więc spokojnie nie obawiajcie się, wszystko będzie jasne. Dalej, co tutaj jeszcze mamy? Mamy tak zwaną podstawę tej gry, czyli karty. Jest bardzo dużo kart, proszę. Mamy takie oto karty śmieci, to są karty tak zwane zwykłe, które po prostu na których możemy znaleźć różne informacje, ale jest też talia, ja zaraz do tej talii wrócę, jest taka talia kart specjalnych, które są oznaczone gwiazdką, mamy tutaj wiadomo więcej punktów, więcej pieniędzy jesteśmy w stanie z tych śmieci potem uzyskać. Na początku gry te 10 specjalnych kart jest tasowanych i odkładanych dokładnie na to miejsce na planszy. Te śmieci natomiast dzielą się na śmieci, na odpady, to są, mamy tutaj 5 rodzajów, mamy papier, aluminium, śmieci biodegradalne, szkło i plastik. Oprócz tego mamy takie zwykłe, totalnie typowe, zwykłe śmieci, no i mamy jeszcze tak zwane śmieci szkodliwe. Oznaczone są zawsze taką ikonką, można je odróżnić od tych zwykłych śmieci, tutaj mamy worek, a tu mamy taką ikonkę oraz jeszcze puchar, który nam przypomina, że za te karty będziemy mogli dostać punkt zwycięstwa potem. Ja go sobie tą kartę zostawię, bo o tym też będę chciał za chwilę trochę więcej powiedzieć. Poza tym, jakie mamy informacje na kartach? Oczywiście mamy po kolorze i po nazwie widzimy, jakiego rodzaju jest to odpad. Mamy tutaj liczbę, która nam mówi, ile pieniędzy będzie można za dany odpad dostać. Tutaj wiadomo, wizualne przedstawienie, a tutaj jest taka informacja, to jest jak ma stanowić, która ma stanowić aspekt edukacyjny tej gry. Mianowicie jest pokazany, co się może wydarzyć w prawdziwym życiu, oczywiście z takim odpadem. Jeżeli go przetworzymy, to jest tu pokazane, na co go możemy przetworzyć. Tu widzimy, że plastik możemy przetworzyć na przykład na jakieś tam rury. Natomiast jeżeli go nie przetworzymy, to jak długo ten odpad będzie się rozkładał w naturze w latach? Czyli widzimy, że plastik będzie się rozkładał 800 lat. Papier na przykład będzie się rozkładał mniej niż rok, a nie wiem, na przykład śmieci biodegradalne też mniej niż rok, a już na przykład takie, szukam fajnej karty na przykład z aluminium, które są rzadkie, no ale no, dużo, dużo lat i to taka fajny aspekt, w ogóle fajny pomysł, o nie, to jest szkło, które się rozkłada 4000 lat, jest to bardzo fajnie pomyślane, fajny taki aspekt edukacyjny. Dalej, co my tu mamy? Tutaj mamy tak zwane sektory, do nich teraz troszeczkę przybliżę. Tu mamy sektory sortowni, wiadomo, mamy pierwszy, drugi, trzeci sektor. Na samym początku gry po rozstawieniu pierwszy sektor jest zupełnie pusty. W drugim sektorze i w trzecim sektorze natomiast wykładamy z tych talii śmieci zwykłych. Mamy tak zwane właśnie po 12 kart, odkładamy do każdego z sektorów.
Dalej, jak zejdziemy, tutaj mamy obok jeszcze, o proszę, sektor spalarni, nad nim jest stos kart odrzuconych. Wszystkie gry, karty, które będziemy odrzucać w grze, idą właśnie tam na to miejsce. Tutaj natomiast, proszę Państwa, macie, to są tak zwane żetony przetwórni. Po co te żetony są? Otóż, żeby w ogóle móc w jakikolwiek sposób korzystać z tych oto przetwórni, musicie mieć na nich położony przynajmniej jeden taki żeton. Jeżeli tego, dopóki to nie jest zrobione, to ta przetwórnia tak jakby nie działała, nie istniała, nic Wam to nie daje. Dodatkowo i wiadomo, macie po jednym, po kilka żetonów w każdym z pięciu rodzajów przetwórni. Oprócz tego macie tak zwane żetony rentowności przetwórni. Słuchajcie, w instrukcji jest po prostu pokazane, żeby je na tych miejscach położyć, ale nie kładźcie wszystkich, bo jest ich tam bardzo dużo. Połóżcie sobie tam pewną wybraną ilość, tak jak ja to zrobiłem tutaj, a całą resztę połóżcie w osobnym stosie, niedaleko obszaru gry. Macie żetony przetworności, które zwiększą Wam zyski, potencjalne zyski, właśnie uzyskane dzięki tym przetwórniom. No i macie żetony razy 2, razy 3, razy 4. To Wam zaraz wszystko dokładnie jeszcze opowiem. Dalej na planszy macie taką, o proszę, informację, ile punktów zwycięstwa co daje na sam koniec gry i za co również będziemy punkty tracić. Jeszcze do tego wrócę pod sam koniec filmiku. Natomiast to, co musicie wiedzieć już teraz, na co zwróćcie uwagę od samego początku, to jest to, że jak widzicie, 5 dolarów da Wam jeden punkt zwycięstwa. Każde 5 dolarów da Wam jeden punkt zwycięstwa, co oznacza, że wcale nie wygra tej gry ekonomicznej ten, który uzbiera na koniec najwięcej pieniędzy, wygra ją ten, który uzbiera najwięcej punktów zwycięstwa. Czyli jak widzicie, nie o pieniądze tu do końca chodzi, a o sprytne, mądre inwestowanie tych pieniędzy. No a skoro o pieniądzach mowa, to ostatnią rzeczą, o której Wam powiem teraz, są właśnie pieniądze. Mamy tu utworzony bank i mamy 5 nominałów. Mamy banknoty o wartości 1, banknoty o wartości 5, banknoty o wartości 10, 20 i 50. Na początku gry decydujecie, kto jest pierwszym graczem. Dlaczego mówię o tym teraz? Bo skoro mówię o pieniądzach, to trzeba to właśnie powiedzieć. Pierwszy gracz dostaje 15 dolarów, a drugi gracz tych dolarów dostaje 16. Wszyscy pozostali gracze dostają o 1 dolar więcej od poprzedniego. A ruch oczywiście odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To tyle, myślę, jeśli chodzi o wprowadzenie. Przejdźmy teraz do rozgrywki. Słuchajcie, rozgrywka składa się z rund. I w każdej rundzie, każda runda z kolei składa się z faz. I w każdej fazie gracze robią, wykonują po kolei różne rzeczy. Pierwszą fazą jest faza śmiecenia. W tej fazie gracze dobierają, to tą kartę na razie odłożę sobie tutaj, żeby nie mieszała. W tej fazie gracze, każdy z graczy dobiera po 4 karty tutaj z tego stosu kart do dobierania. Po 4 karty dla każdego gracza. No i teraz co się dzieje? Każdy gracz w tajemnicy patrzy na to, jakie karty mu przypadły. No i teraz zobaczmy. I teraz, bo teraz co musicie zrobić? Z tych 4 kart, to jest bardzo ważne, zapamiętajcie to, musicie zagrać, musicie inaczej zrobić coś z jedną z nich. Ale tylko z jedną. Nie, a ja bym chciał zrobić coś z dwiema, bo mogę zrobić coś z dwiema. Nie, nie, nie. Jedną kartę wybierasz, pozostałe 3, załóżmy, że ja wybiorę sobie papier, pozostałe 3 odkładacie tutaj, proszę, na sektor pierwszy. Drugi gracz robi dokładnie tak samo. On sobie, powiedzmy, wybrałby plastik. Pozostałe 3 odkłada do sektoru pierwszego. Teraz, co Wy możecie z taką kartą zrobić? Przede wszystkim możecie wyłożyć ją przed siebie na stół. To jest wówczas ten obszar, jest wtedy takim waszym, to obszar, gdzie są te karty wyłożone przez Was na stół, jest tak zwanym wysypiskiem. Tutaj dajecie każde śmieci, z którymi nie macie co zrobić, nie możecie nic zrobić. No i niestety te śmieci będą Wam zabierać punkty na koniec gry. Aczkolwiek jest taka możliwość, że właśnie traficie na ten śmieć i ten śmieć, tak jak mówiłem, da Wam punkty zwycięstwa na koniec gry, jeżeli jest na Waszym wysypisku. Każdy inny rodzaj śmiecia, odpadu, będzie Wam punkty zabierał, ten natomiast będzie je dawał. Więc naprawdę ostrożnie, nie dopuśćcie do sytuacji, żeby mieć jak najwięcej zwykłych śmieci i odpadów przed sobą na wysypisku. Chyba że macie takie, to wtedy oczywiście bez zastanowienia dajecie. Zróbmy to teraz. No a tak poza tym, to co możecie jeszcze zrobić z tą kartą? Możecie ją oczywiście zatrzymać na ręce. Przy czym pamiętajcie, w dowolnym momencie gry nie można mieć więcej kart na ręce niż 2. To jest Wasz limit kart na ręce na całą grę 2. No i ostatnią rzeczą, którą można zrobić z taką kartą, jest położenie jej
na planszy przetwórni. W sensie stwierdzacie, chcecie przetworzyć ten śmieć. Wówczas kładziecie go oczywiście tutaj. Ale uwaga, żeby móc położyć kartę odpadu albo śmiecia, kartę odpadu na przetwórni, to najpierw ta przetwórnia musi być uruchomiona, tak jak mówiłem. Czyli jak ja bym chciał ten papier położyć na przetwórni papieru, to musiałbym najpierw mieć taki żeton oto tutaj. Natomiast, ponieważ ja go tutaj nie mam, powiedzmy, w tym przykładzie, no to nie mogę tej karty tu położyć, więc z taką kartą jedyne, co mogę w tej sytuacji zrobić, to albo ją zachować sobie na ręce, albo położyć na wysypisku. Ponieważ jest to sam początek, no to w takiej sytuacji moja rada jest, żeby zawsze je zatrzymywać sobie na ręce. Teraz, jak już wszyscy gracze wybrali sobie po jednej karcie, dorzucili po 3 na stos pierwszy, no to teraz jest faza uzupełnienia, znaczy jest ciągle w fazie śmiecenia, jest tak zwane uzupełnianie sektora pierwszego. Co to oznacza? Oznacza to, że na koniec tej fazy, w tym pierwszym tutaj sektorze, musi być dokładnie 13 kart. 12 zwykłych śmieci i odpadów i jedna karta złotego odpadu. Jak to robicie? No jeżeli macie 4 graczy, no to jest to proste, ponieważ skoro każdy odrzucił po 3 karty, no to jest tam dokładnie 12 kart. Natomiast jeżeli macie mniej niż 4 graczy, tak jak my teraz mamy 2 graczy, czyli mamy tutaj tylko 6 kart, no to musimy dołożyć do 12, tak? Czyli bierzemy z tego głównego stosu, bierzemy sobie 6 kart, proszę, i odkładamy je tu do sektora pierwszego. Następnie bierzemy 13 kartę, stąd złoty śmieć, kładziemy tutaj. Tasujemy w ten sposób poskładany stos i odkładamy z powrotem do sektora pierwszego. To była faza śmiecenia. Wybraliście jedną z 4 kart, pozostałe daliście do sektora pierwszego, ewentualnie uzupełniliście ten sektor pierwszy, dodaliście kartę złotego odpadu i go przetasowaliście. To jest pierwsza faza. Drugą fazą jest faza inwestycji. I teraz uwaga, przede wszystkim możecie zrezygnować z fazy inwestycji, nic w niej nie robić. Wtedy po prostu pobieracie sobie 5 dolarów z banku. Natomiast jeżeli postanowicie, że jednak chcecie coś zrobić, no to macie tutaj wybór. I teraz uwaga, kolejność w fazie inwestycji zmienia się co rundę. Czyli tak jak tutaj pierwszym graczem jest gracz niebieski w naszym przykładzie, to w tej pierwszej rundzie będzie również pierwszym graczem, który przeprowadza fazę inwestycji. W drugiej rundzie natomiast w fazie inwestycji pierwszą fazę inwestycji będzie rozgrywał gracz czerwony. Teraz w co możecie zainwestować? Co możecie kupić? Możecie kupić jeden z zasobów limitowanych i dowolną ilość zasobów nielimitowanych. Jakie macie zasoby limitowane? Po pierwsze, dowolną pierwszą spalarnię w rzędzie. Rzędy są tutaj tak trochę po ukosie, ale widzicie, tak? W tym sektorze pierwszym macie 4 rzędy i te rzędy mają 2 pola, tak? Nad jednym widzimy jest jakaś liczba, a nad drugim w rzędzie jest znak dodawania i również jakaś liczba. O co z tym chodzi, zaraz Wam powiem. W dowolnym z sektorów możecie położyć jedną sortownię. To jest jeden zasób limitowany. Teraz jak by to miało wyglądać? Przede wszystkim musicie zdecydować, który z tych sektorów chcecie, że tak powiem, zagospodarować waszymi sortowniami. No ale żeby to zrobić, to musicie oczywiście wydać pieniądze. Teraz uwaga, pierwszy i drugi sektor wymaga przede wszystkim odblokowania. To oznacza, że pierwszy gracz, który położy w nich jakąś sortownię, musi ten sektor najpierw odblokować. Koszt odblokowania jest widoczny tutaj zaraz na tym takim tablicy informacyjnej. Tutaj to, co mam przy tej kółce, to jest koszt odblokowania. Co oznacza, że gdybym chciał położyć jakąś sortownię w tym sektorze drugim, to najpierw muszę zapłacić 3 dolary odblokowania, a potem 5 dolarów za położenie swojej sortowni, czyli łącznie 8. To tutaj na samym dole, to Wam zaraz powiem, co to znaczy. I teraz, macie trzeci też sektor, w pierwszym sektorze to wygląda jeszcze gorzej, bo jeden domek, jedna sortownia kosztuje 12 dolarów, a odblokowanie 5. Natomiast w trzecim sektorze nie ma kosztu odblokowania. Za 3 dolary kładziecie po prostu jeden domek. I teraz, jak już jest sektor odblokowany, to kolejni gracze go nie odblokowują, czyli nie ponoszą kosztu odblokowywania, ponoszą tylko koszt postawienia spalarni. No ale więc załóżmy, że gracz czerwony położyłby sobie sortownię tutaj. Odblokowałby, zapłaciłby koszt odblokowania i położył za 5 dolarów właśnie w tym sektorze swoją sortownię. Zwróćcie uwagę, że położyłem go jakby w kolejności w drugim miejscu od sektora, nazwijmy to. Na drugim miejscu od sektora. Dlaczego? Ponieważ jest to nieważne, możecie położyć sobie w dowolnym miejscu, w którym chcecie.
Dlaczego? Zaraz wam to jeszcze raz powtórzę, ale już wam powiem, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o to, że będziecie w fazie sortowania, będziecie dobierali kartę z tego stosu. No i teraz kolejność dobierania karty z danego stosu będzie uzależniona od sortowni, od tego, jak tutaj są położone sortownie. Czyli jeżeli gracz czerwony miałby tutaj sortownię, a gracz niebieski tutaj, no to pierwszy by sortował czerwony, drugi by sortował niebieski, prawda? Ale teraz zwróćcie uwagę, ile kart z tego stosu będą dobierali? Otóż czerwony będzie dobierał dwie karty, a niebieski trzy. Czyli widzicie, możecie być pierwsi do dobierania kart, ale mieć ich mniej. Albo być ostatni do dobierania kart, ale móc ich dobrać więcej. To jest wasza decyzja. Więc tak jak mówiłem, pierwsza sortownia w dowolnym rzędzie, w dowolnym sektorze, to jest pierwszy zasób limitowany, jaki możecie kupić. Drugim zasobem limitowanym, jaki możecie kupić, jest spalarnia. Na spalarnię macie tutaj 5 miejsc i również możecie to zaznaczyć, kładąc po prostu domek. No i teraz, co jest ważne, spalanie to również będzie faza, o której powiem, jak do niej dojdziemy. Ale tak pokrótce, chodzi o to, że będziemy spalać odpady i śmieci z trzeciego stosu. No i teraz, oczywiście również będziemy je spalać w kolejności od stosu, na jakiej położyliście swoje domki. Na które, w zależności od tego, na jakich polach umieściliście swoje spalarnie. No i teraz tak, pamiętajcie tutaj, dlatego dobrze jest być w miarę z przodu. Natomiast weźcie też pod uwagę, że nie trzeba tutaj mieć jednej sortowni. Można tu mieć tych sortowni więcej. Ile kosztuje położenie sortowni? Jest wyraźnie napisane na tym polu, co oznacza, że w moim przypadku gracz niebieski musiałby zapłacić $9. Oczywiście proszę nie zwracajcie uwagi, że tutaj położyłem niebieski i tu niebieski, czyli już wydałem więcej niż mogę, bo ja tutaj to wszystko przekłamuję, wiadomo, żeby wam jak najwięcej opowiedzieć. Trzecim zasobem limitowanym, który możecie kupić, jest właśnie jeden z żetonów spalarni. Jeżeli chcecie już mieć od razu jakąś spalarnię, przetwórnię, przepraszam, żetony przetwórni, to wówczas możecie właśnie zakupić taki żeton. No i teraz uwaga, ja na przykład mam tutaj papier, jak pamiętacie, miałem na ręku kartę papier. No i teraz ile płacę za żeton papieru? To ile płacę za ten żeton jest napisane tutaj $5. Czyli za żeton aluminium na przykład musiałem zapłacić $15, a za żeton powiedzmy bio $4. No i teraz ja sobie wybieram, prawda, plastik i kładę, papier, przepraszam, i kładę go, proszę o to, tutaj. Zawsze kładę je od góry. Możecie mieć tyle tych żetonów, ile macie tych wolnych pól. Teraz uwaga, dlaczego to jest ważne? Ponieważ to, ile macie żetonów w danej przetwórni, powie wam, ile kart możecie położyć na przetwórni. Macie jeden żeton, to jedną kartę. Dwa żetony byście mieli, to możecie dołożyć dwie karty. Nie więcej niż macie liczbę żetonów. Dlaczego? Bo potem będziecie przetwarzać te karty i za to będziecie dostawać pieniądze. Więc to były trzy zasoby limitowane. Jakie są zasoby nielimitowane? Nielimitowanym zasobem jest na przykład drugi domek w rzędzie, też dowolny w dowolnym sektorze. Pamiętacie, mówiłem wam, że tu mamy dobieranie kart w liczbie, która jest wskazana na polu. Czyli jeżeli gracz niebieski położył sobie jeszcze domek tutaj, sortownie czyli, to proszę zwrócić uwagę, dobierałby 3 plus 2, 5 kart. To dokładnie o to chodzi. I dlaczego i o co chodzi z tym, że to jest zasób nielimitowany? Chodzi o to, że w później jakimś momencie rozgrywki możecie mieć porozkładanych ileś tych, powiedzmy, sortowni na planszy. No i teraz, jeżeli macie kasę, to w jednej rundzie, w jednej fazie inwestowania możecie w każdym z tych trzech sektorów, tak jak na tym przykładzie jest, położyć sobie po jednym domku. O ile pamiętajcie, macie takie pieniądze. Coś mi mówi, że raczej ich nie będziecie mieli, ale załóżmy, że tak może być. Drugim zasobem nielimitowanym są żetony rentowności przetwórni. Czyli jeżeli chcecie zwiększyć potencjalnie swój zysk z danej przetwórni, to płacicie za żeton rentowności i kładziecie go na planszy danej przetwórni od dołu. Zawsze idziecie od dołu, czyli od góry żetony przetwórni, od dołu żetony rentowności przetwórni. I teraz uwaga, bo chodzi o to, jak się domyślacie, jak będziecie tutaj, na przykład jak ja bym tą kartę przetwarzał, to bym dostał za nią $2. Ale jeżeli będę miał taki żeton, to dostanę za nią $4. Co jest fajne. I teraz uwaga, możecie kupić tych żetonów ile chcecie i możecie, jak widzicie, macie tutaj trzy rodzaje, czyli możecie mieć jeszcze trójkę, trójkę i czwórkę w ten sposób. Tylko co musicie wiedzieć?
Zaczynacie od dwójki. Żeby kupić trójkę, musicie mieć dwójkę. Żeby kupić czwórkę, musicie mieć trójkę i dwójkę. I zawsze idziecie od dołu. Czyli widzicie, od razu już pewnie załapaliście, że będziecie mieli do wyboru. Czy dać tutaj więcej żetonów przetwórni, żeby więcej kart tu położyć? Czy dać więcej żetonów rentowności, żeby od dołu te żetony rentowności poukładać? No razem nie możecie mieć 4 żetony akurat na przetwórni papieru, więcej niż 4 żetony. No i co jest jeszcze ważne? Jak już macie 2, 3, 4, to teraz nie mnożycie potencjalnego zysku razy, nie wiem, razy 9 albo razy 2 razy 3, 6, razy 4, 24, tylko mnożycie go za największą wartość, czyli w tym przypadku razy 4. Gdybyście mieli tutaj, mnożylibyście go razy 3. Te się nie kumulują, chodzi o to tylko, że musicie mieć te mniej wartościowe, żeby móc kupić bardziej wartościowe. Więc to był drugi zasób nielimitowany. Ile kosztuje? Tyle samo, co żeton przetwórni. Czyli w zależności od tego, jak, na jakiej przetwórni chcecie te żetony rentowności położyć, tyle będą kosztowały. Załóżmy tutaj, że gracz właśnie niebieski sobie zainwestował w papier i kupił jeden żeton rentowności, proszę, żeby móc na tym papierze więcej zarobić. Teraz uwaga, przechodzimy do kolejnej fazy. Faza sortowania i spalania. W fazie zaczynamy od sortowania. Przede wszystkim idziemy od pierwszego do trzeciego sektora. No i teraz, na czym to polega? Polega to na tym, że pierwszy gracz, idąc, oczywiście patrzymy na kolejność, tak? Jeżeli jest na przykład tutaj jest tylko jeden gracz w pierwszym sektorze, czyli tylko niebieski gracz będzie coś robił. Gdyby tutaj był, powiedzmy, gracz czerwony, no to najpierw by robił to gracz niebieski, potem by robił gracz czerwony. A co by robił? Bierze karty z tego sektora i dociąga tyle, ile ma wskazane tutaj na tych polach. W tym przypadku niebieski, widzicie, ładnie zainwestował i centralnie Wam zasłoniłem wartości, przepraszam. 3 plus 3, 6 kart, panie i panowie. Czyli bierze z tego pierwszego sektora pierwszych 6 kart, resztę odkłada nie patrząc. No i teraz je sobie przegląda. No i teraz decyduje, co on z nimi zrobi. No i co może zrobić? To samo, co z tą jedną w pierwszej fazie. Może albo wyłożyć przed siebie na wysypisko, albo położyć na swoją przetwórnię, jeżeli tak by chciał, jeżeli może oczywiście, a może zostawić na ręce, pamiętając o limicie 2 kart na ręce. Może, tylko słuchajcie, tak jak była w pierwszej fazie, była ta różnica, że braliście 4 i z jedną musieliście coś zrobić, tak tutaj nie musicie nic zrobić z żadną. Możecie zagrać i dowolną ilość tych kart, a możecie nie robić nic z żadną i jak już skończycie, to te karty, które Wam zostały, albo wszystkie, jeżeli nic nie zrobiliście, dajecie z powrotem do sektora pierwszego, tasujecie i pozwalacie kolejnemu graczowi, w tym wypadku czerwonemu, zrobić dokładnie to samo. Czyli pamiętajcie, w kolejności położenia tutaj na kolejce do sektora pierwszego, do danego sektora, bierzecie karty z danego sektora, przeglądacie, decydujecie, co z nimi chcecie zrobić. Ważna informacja tutaj, słuchajcie, to jeszcze będę powtarzał pewnie, karty odpadów do ich przetwórni możecie położyć w dowolnym momencie gry. Może to być wasza runda, może to być runda innego gracza, może to być faza śmiecenia. W dowolnym momencie gry, jak stwierdzicie, że nie, dobra, nie chcę tej karty mieć na ręce, kładę ją do przetwórni. To jest też właśnie ten sposób, w jaki pozbywamy się kart z ręki, tak? Mamy już 2 karty na ręce, chcemy ją zwolnić, żeby móc sobie dobrać jakieś inne odpady. No to właśnie odkładamy w dowolnym momencie, o ile wszystko się zgadza, o ile spełniamy wymogi, karty odpadów na przetwórnię. Więc to była faza sortowania. Tak, idziecie, słuchajcie, przez wszystkie 3 sektory po kolei. Macie, o proszę, w każdym sektorze, w kolejności, tak jak się ustawiliście, dobieracie taką kartę, którą wskazuje liczba na tych polach, na których się ustawiliście i patrzycie, co chcecie z nimi zrobić, z wszystkimi, z niektórymi, z żadną. Po sortowaniu przychodzi czas do śmiecenia. Słuchajcie, ja tego tam rządu śmiecenia w ogóle nie zagospodarowałem, więc dołożę tutaj jeszcze jeden czerwony domek. No i słuchajcie, te domki reprezentują wasze spalarnie. Co robicie w fazie spalania? Bierzecie karty z trzeciego sektora i przede wszystkim usuwacie z nich wszystko, co się nie pali. Czyli nie pali się szkło i nie pali się aluminium. Czyli w tym wypadku tylko te 2 karty bym wyjął i położył od razu na stosie kart odrzuconych. Pozostałe karty mogę palić. Jak teraz palimy? Całą tą talię palicie, idąc
od góry w dół, paląc po dwie karty na spalarnię. Palicie je w taki sposób, że je oczywiście odkładacie tutaj do na stos kart odrzuconych. I teraz właśnie to jest ważne, ponieważ za spalanie tych dwóch kart dostajecie kasę. Ile? $2. Ale może więcej, zaraz powiem jak. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, że każda spalarnia może maksymalnie spalić dwie karty. Czyli zwróćcie uwagę, na przykład tutaj no jest aż za dużo kart na te dwie spalarnie, ale załóżmy, że miałbym powiedzmy w tej talii, w trzecim sektorze 8 kart. Tak? Wszystko się zgadza, mam tylko 8 kart, więc tylko 8 odpadów i śmieci, które mogę spalić. A powiedzmy miałbym wszystkie 5 miejsc tutaj zagospodarowane. Co oznacza, że dwie karty za tego gracza, dwie karty za tego gracza, dwie karty za tego gracza i dwie karty za tego gracza, a dla tego gracza nic nie zostało. Czyli pierwsza czwórka dostałaby po $2 albo więcej, zaraz powiem, po $2 albo więcej za każde dwie karty, ostatni gracz nie dostałby nic. Dlaczego to jest? Dlaczego mówię $2 albo więcej? Ponieważ w zależności od tego, które sektory będziecie mieli odblokowane, to możecie dostawać więcej kasy. Czyli jeżeli dostajecie, macie odblokowany tylko trzeci sektor, który nie musi być odblokowany, jest jakby odblokowany od początku gry, no to tak jak mówię, $2 za każde dwie karty. Jeżeli odblokujecie drugi sektor w trakcie rozgrywki, to za każde dwie karty, które spalicie, dostaniecie $3. Natomiast jeżeli odblokujecie pierwszy sektor, to za każde dwie karty spalone dostaniecie po $5. Następnie przechodzimy do fazy przetwarzania. Tutaj patrzycie, możecie to robić równocześnie, tutaj nie ma żadnego ograniczenia, nic nie jest narzucone. Jakie karty macie na waszych przetwórniach? I po prostu je przetwarzacie. No i teraz tak, jak to wygląda? Biorę kartę z tego, proszę o, z tej przetwórni. No i teraz patrzę, ile za nią dostaję dolarów. Tutaj $2, ale ten gracz, pamiętajcie, położył żeton rentowności razy 2, czyli dostaje $2, a 4. Przetwarzacie wszystkie odpady, które macie na przetwórni. Czyli jeżeli ten gracz, powiedzmy, miałby tutaj miejsce na 3, miałby tutaj 3 żetony przetwórni i powiedzmy by tak wyszło, że miałby, szybko znajdę, położone w tej przetwórni 3 karty papieru, no to bierze je i teraz je wszystkie przetwarza, no i dostaje kasę. 3 po 2, czyli mamy 6 z kart, razy 2 dzięki żetonowi rentowności, 12. Dostałby $12. Te karty oczywiście tutaj, proszę, trafiają na stos kart odrzuconych. Wszystkie karty z sektora trzeciego, które się spaliły albo nie, idą na stos kart odrzuconych. Następnie karty z sektora drugiego idą do sektora trzeciego, karty z sektora pierwszego idą do sektora drugiego. Czyli na koniec rundy zwalniacie pierwszy sektor i tak jak pamiętacie, uzupełniacie go na początku kolejnej rundy. Kolejną rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, ponieważ to już tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to co się stanie, kiedy wyczerpie się ta talia tutaj do dobierania. Otóż wtedy po prostu bierzecie kartę, stos kart odrzuconych, przetasowujecie i układacie tutaj. Następnie, co jeszcze muszę wam powiedzieć, kiedy się gra skończy? Otóż gra się skończy, jak wyczerpie się ten stos złotych odpadów. Jak pamiętacie, na początku każdej rundy jedną kartę z tego stosu złotych odpadów dajecie do sektora pierwszego i zanim to przetasujecie tam wszystko. Czyli krótko mówiąc, 10 rund was czeka. Skoro na końcu każdej rundy dajecie po jednym złotym odpadzie, no to po 10 rundach gra się kończy. I co potem? I liczymy punkty. I możemy się tutaj posiłkować tą właśnie pomocą. Przede wszystkim widzimy, że za każdą sortownię w trzecim sektorze dostajemy 1 punkt, za każdą sortownię w drugim sektorze dostajemy 2 punkty, za każdą sortownię w pierwszym sektorze dostajemy 3 punkty. Teraz za każde $5, które mamy, dostaniemy 1 punkt. Za każdą jedną spalarnię, czyli to tutaj, 1 punkt. Za każdy jeden szkodliwy śmieć dostajecie też 1 punkt. No i teraz zobaczcie, i widać od razu, że przetwórnie się opłacają, prawda? Bo jeżeli uruchomicie wszystkie 5 przetwórni, to dostajecie 10 punktów. Jeżeli 4 przetwórnie uruchomicie, 6 punktów. Jeżeli 3 przetwórnie, to 3 punkty. Jeżeli uruchomicie tylko jedną albo dwie przetwórnie przez całą grę, to przegraliście. Znaczy inaczej, to nie dostaniecie żadnych punktów, czyli pewnie przegraliście. I potem przechodzimy do tego, co nam punkty zabiera. Jak widzicie, takie zwykłe
zwykłe, o proszę, śmieci, zabierą Wam po jednym punkcie. To są te rzeczy, które macie na wysypisku. Jeżeli macie takie rzeczy na wysypisku, to w ten sposób Wam zabiorą punkty. Zwykły śmieć zabierze Wam jeden punkt, karta odpadu zabierze Wam dwa punkty, karta złotego odpadu zabierze Wam trzy punkty zwycięstwa. Kto ma najwięcej punktów, wygrywa grę. Czyli widzicie, śmiecicie, kładziecie, uzupełniacie sektor pierwszy. Następnie decydujecie, czy chcecie mieć sortownie, które pozwolą Wam przejrzeć karty z danego stosu. Dalej kładziecie spalarnię, żeby spalić karty z trzeciego sektora. Uruchamiacie przetwórnie dzięki żetonom. Zwiększacie zysk z tych przetwórni dzięki żetonom rentowności. Spalacie, przetwarzacie, dostajecie za to kasę, tą kasę w kolejnych rundach inwestujecie w te wszystkie rzeczy, żeby na koniec gry mieć jak najwięcej punktów zwycięzca. Łomatko, ale się nagadałem. I słuchajcie, w ostatnim weekend na gramy, na festiwalu gramy, tłumaczyłem tę grę w ten sposób, a nawet dłużej, bo jeszcze padały dodatkowe pytania różne, aczkolwiek mam nadzieję, że teraz już powiedziałem o wszystkim. Różne pytania, ktoś czegoś nie zrozumiał, więc musiałem powtórzyć i wyobraźcie sobie, że robiłem to od rana do wieczora. Głównie właśnie tłumaczyłem zasady Stinky Business. Po prostu moje gardło nie istniało po festiwalu. To tyle. Czy ja mam tu jakąś strategię? Słuchajcie, jeżeli oglądaliście to uważnie, to zdążyliście się zorientować, że macie określoną liczbę rund na całą grę. 10 rund. Zobaczyliście, ile rzeczy możecie robić w trakcie rundy. Niedużo, prawda? Czyli wiecie, że no nie, że tak powiem, przerobicie wszystkich możliwych tutaj opcji w ciągu jednej rozgrywki, bo też kasy nie będziecie mieli aż tyle. Jeżeli będziecie ją inwestować, no to wiadomo, nie zostanie za dużo, będziecie mogli inwestować tylko pewną ilość. Dlatego, co jest wa... I to jest... Na początku myślałem, że to jest pewien... Na początku traktowałem to jako zarzut do tej gry, że nie można robić wszystkiego, co by się chciało zrobić, bo jest tak mało rund. Ale potem to zobaczyłem pewien atut. Chodzi o to, że musicie wybrać jakąś drogę. Wybrać, w co chcecie inwestować. Czy mieć tylko trzy spalarnie, ale na przykład, nie wiem, trzy, przepraszam, przetwórnie, ale wtedy iść w spalanie, w sortowanie, więcej kart zdobywać. To naprawdę od Was zależy. Musicie jakąś tam drogę sobie obrać i ją skutecznie, konsekwentnie podążać. No i wiadomo, dzięki potem w kolejnej rozgrywce możecie trochę inaczej spróbować. To też daje właśnie taką, zwiększa regrywalność tej gry. O tym mówiłem też pewnie w recenzji, żeby, mówię pewnie, bo jeszcze recenzji nie nagrałem, że właśnie w jednej rozgrywce nie zrobicie wszystkiego, nie zbadacie wszystkich obszarów tej gry. I to akurat jest fajne. Więc dlatego mówię, wybierzcie sobie jedną drogę, to na pewno. Kolejna rzecz, zwróciliście uwagę, ile punktów zwycięstwa można dostać za wybudowaną jak największą liczbę, za uruchomioną jak największą liczbę przetwórni. Więc no, uruchamiajcie przetwórnie, to Wam da dużo punktów na koniec gry. A tak naprawdę to chyba więcej porad nie mam. Życzę Wam z tą grą dobrej zabawy i myślę, że takowa będzie. Jeszcze raz chciałem podziękować wydawnictwu G3 za przesłanie mi tej gry do recenzji. I co, moi drodzy, to wszystko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, coś źle powiedziałem, piszcie w komentarzach, ja to zawsze z godnością przyjmę. I poza tym, ale piszcie w komentarzach, cokolwiek. Nawet jeśli się Wam podobało, nie macie żadnych uwag, to napiszcie, ej, fajnie. Albo dajcie kciuka w górę wtedy tylko. Albo wejdźcie na Facebooka, polubcie naszą stronę na Facebooku. Tyle opcji. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!